W prokuraturze regionalnej w Krakowie prowadzone jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i sprzedaży małopolskiej sieci szerokopasmowej. Do dzisiaj za tamte decyzje i ich konsekwencje nikt z ówczesnych władz nie odpowiedział. W 2012 roku województwo małopolskie, jedyny udziałowiec małopolskiej sieci szerokopasmowej, ostatecznie sprzedał ją anonimowej spółce Hyperion S.A. Spółkę kontrolował znany biznesmen Andrzej P., podejrzewany o korupcję przy prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Kapitał założycielski spółki, będącej w całości własnością województwa, wynosił 2 385 000 złotych. Internet szerokopasmowy w Małopolsce to projekt, którego realizacja miała być warta prawie 200 milionów złotych. W tej aferze miliony straciła Małopolska, Unia Europejska i zwykli ludzie, którzy kupili obligacje spółki. Wielu z nich straciło dorobek całego życia. A już teraz Państwa i moim gościem Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy Gazety Polskiej, współautor książki Nietykalni, kulisy polskich prywatyzacji, w której właśnie opisany jest wątek afery małopolskiej sieci szerokopasmowej. Witam Panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Pani redaktor, witam Państwa. Panie redaktorze, Pan już zajmował się tym tematem, więc jak dziś patrzy na te doniesienia dziennikarzy Gazety Krakowskiej? Przede wszystkim bardzo dobrze, że ten artykuł się ukazał, bo ta historia, jak w soczewce, pokazuje, jak dzisiaj wygląda życiorys, majątek tych wszystkich osób, które uwłaszczały się na majątku Skarbu Państwa. Ja tą sprawą zająłem się, gdy byłem jeszcze dziennikarzem śledczym Rzeczpospolitej. To była końcówka 2011 roku. Wówczas Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało generała Gromosława Czempińskiego i Andrzeja P. i jeszcze kilka innych osób, w tym między innymi mecenasa Michała T. Sprawa była bulwersująca, bo okazało się, że chodzi o dwie bardzo poważne prywatyzacje, jedne z najważniejszych prywatyzacji. Chodziło o sprzedaż przedsiębiorstwa Stoen oraz polskich linii lotniczych LOT. Tam chodziło o sprzedaż takiego pakietu mniejszościowego. Okazało się, że przy tych transakcjach miało dojść do korupcji. Sprawa jest obecnie w sądzie. Ja wraz z Wojciechem Dudzińskim, audytorem śledczym, przez wiele miesięcy badaliśmy tę sprawę. Udało nam się dotrzeć do wyciągów z kont zagranicznych, do wielu świadków, w tym między innymi rozmawialiśmy z Ryszardem Boguckim, chyba jednym z najbardziej znanych polskich przestępców, człowiekiem, który za zabójstwo szefa mafii pruszkowskiej odsiaduje obecnie wyrok 25 lat więzienia. I co się okazało? Okazało się, że ta cała sprawa łączy służby specjalne, bandytów i politykę. I dlatego dzisiaj moim zdaniem bardzo dobrze się stało, że mowa jest o spółce małopolskiej sieci szerokopasmowej, bo tam dokładnie jak w Soczewce ten układ grup przestępczych, służb specjalnych i polityki skupia się bardzo, no, niestety szokująco. Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że gdy w 2013 roku, pod koniec marca 2013 roku, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa wraz ze swoimi członkami zarządu godził się sprzedać tą spółkę za 2,5 bodajże, czy 2,6 miliona złotych spółce Hyperion, było już wiadomo, że osoby, które stoją za spółką Hyperion, są osobami, na których ciążą poważne zarzuty karne właśnie związane z korupcją przy polskich prywatyzacjach.